Dzień dobry, witam na Forexie Trader. Dzisiaj jest 25 i godzina 9:39. Proszę spojrzeć, zwróćcie uwagę na S&P 500. Wspominałem o tym, że trend się zmienił. Piękną kopułę mamy widoczną na H4. Na H1 też widać, że tutaj mamy poszczególne zygzaki mówiące nam o tym, że chwilowy trend jest wzrostowy. Dzisiaj Bernanke ma przemawiać, także logicznym byłoby, że skoro pracą tego pana jest polepszanie sytuacji na rynku w Stanach Zjednoczonych, na świecie ogółem, to będzie mówił coś pozytywnego. Wtedy te rynki mogłyby się wyrwać do góry. Warto wtedy już być w pozycji, bądź też przyłączyć się do tego krótko- czy średnioterminowego ruchu. Zobaczymy, ile on będzie trwał. Oczywiście pozycja tutaj akurat długa już jest otwarta, mniej więcej na przerywanej linii zaznaczona. Natomiast jeżeli rynek się odwróci, no po prostu zostanie zamknięta naturalnie na zero w przypadku większej wolatylności, zmienności, czy też tego, jeżeli Bernanke będzie wypowiadał się negatywnie odnośnie przyszłej sytuacji Stanów Zjednoczonych, stóp procentowych, dotacji i tak dalej, i tak dalej. Także czekamy na jakiś interesujący ruch. O ile pod inwestowanie wciąż w przyszłości czy w niedalekim czasie interesujące mogą być ruchy w dół, czyli dalej rozwijająca się recesja, dalej problemy w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Tak naprawdę jest grupa ludzi, którzy czekają na poważną recesję, na poważniejsze cofnięcie się indeksu wszystkiego. Ta fala nie jest całkiem przypadkowa, także proszę o tym pamiętać, tak, że w dłuższym terminie jesteśmy dalej zagrożeni bardzo silnie recesją i że rynek może sobie z tym nie poradzić. Bardzo fajna sytuacja była na złocie wczoraj. Gdyby nie było tutaj długiej pozycji zaangażowanej już w S&P 500, to tutaj była dużo lepsza sytuacja na złocie. Cofnięcie się, po spadku cofnięcie się, dalszy spadek. Idealna sytuacja. Natomiast złoto nie jest instrumentem, w którym w pierwszym momencie chciałbym wchodzić w krótkie pozycje, ponieważ bardziej będę poszukiwał pozycji długiej, naturalnie z trendem dużym na D1. Tutaj widać, że na H1 spowalnia już ten trendik spadkowy, także będę obserwował uważnie w poszukiwaniu długich pozycji na tym instrumencie, żeby spokojnie pod inwestycje wejść i podtrzymać jakiś dłuższy okres czasu, być może do 1900-2000 dolarów, możliwe więcej. Na walutach nie ma nic interesującego w tym momencie, jeżeli chodzi o euro-dolara, po prostu strzelił do góry. Funt wcześniej strzelał w dół, nie ciągnął euro-dolara za sobą, natomiast na M30 wykresach proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy pojedynczą falę do góry. Moi kursanci wiedzą już, co to znaczy, że nie należy wchodzić po takiej prostej fali koniecznie tutaj w rynek przykładowo. Tu robi się jakaś kopułka, nie jest to interesujący pattern również do wejścia w daną pozycję na rynku. Także czekamy, co się wydarzy na S&P 500 i na złocie. Jest to bardzo, bardzo interesujące ze względu na duży zarobek, gdzie niedużą pozycją można przytrzymać te kontrakty przez kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy, jeżeli trzeba, i odebrać swój zysk w postaci no, kilkuset albo 1000 pipsów. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na szkolenie online. Niedługo rozpoczyna się kolejna edycja pełnego kursu Forex. Także serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.